Cześć wszystkim, tutaj Zuza i dzisiaj tak testowo. Nagrywam sobie z Twitcha, bo mi frap spadł. Tak więc są tutaj osoby na live'ie u mnie, które sobie coś tam piszą i oglądają mnie przy okazji. A ja postanowiłam, że w końcu zrobię materiał z mechaniki kochanej. Tak to się ludzie ze mną witają na czacie. Padał mnie śnieg, jak widać, pięknie. Mogę sobie go łapać nawet. Ale go nie zobaczycie pewnie. Okej. Ja jeszcze z tej gry nie przeszłam. Jeszcze coś tam mi zostało. Ale postanowiłam, że już sobie nagram z niego materiał, z tej gry. Nazywa się Celestia Mechanika. Bardzo fajna, przyjemna platformówka, przy której można się nieźle wkurzyć, co było widać po mnie. To odpowiada za tą grę. Tak jak mamy tutaj napisane, grę stworzyły dwie osoby, czyli Roger Hicks i Paul Weir, nie wiem jak go przeczytać. I mamy tutaj właśnie taką miłą, kolorową platformówkę z fajną fabułą, można powiedzieć. No taka nawet, okej, w porządku, fabuła jak fabuła. O, ja ją sobie przeklikam teraz. Głównie chodzi tutaj o to, że trafiamy sobie na planetę i mamy ją, o właśnie, tak sobie trafiamy, jesteśmy robocikiem i trafiamy sobie na planetę, na którą musimy po prostu, że tak powiem, no nie ocalić, no ale po prostu mamy obalić króla w tej grze. On jest tutaj złą postacią i spotykamy tutaj takiego innego robocika, który nam pomoże dojść do króla i wytłumaczy nam w ogóle, co tutaj się działo i tak dalej. Także mówię, to jest bardzo, bardzo przyjemna gierka. Po drodze na początku tutaj dostajemy pierwszą umiejętność i właśnie z czasem, kiedy odkrywamy dalej grę, to dostajemy umiejętność. Oczywiście możemy tutaj zginąć, na przykład właśnie w taki sposób, pokażę. Na wiele różnych sposobów. Można nazwać w ogóle tą grą taką platformówką logiczną wręcz, bo trzeba tutaj trochę ruszyć głową w niektórych miejscach. A nie strzelbym ja. I pogłówkować. Ja tutaj z takim jednym kolegą, który się nazywa Kotyriko, który mnie teraz ogląda. We dwoje graliśmy w tę grę. I sobie podpowiadaliśmy, co mamy zrobić, żeby się nie męczyć dalej. Ale naprawdę, są takie momenty, że jest ciężko przejść. I nie wiadomo, o co chodzi. Na przykład tutaj jakieś takie, na przykład nie możemy teraz przesuwać, ale to będzie trzeba później przesunąć. O kurde, i właśnie tutaj są, powoli się zaczynają schodki. I teraz zobaczcie, na przykład tutaj coś tam kliknęłam, nic tutaj mi się nie zmieniło. Czyli widzicie, muszę sobie cofnąć, zobaczyć czy coś, o matko, czy coś tam się zmieniło. No widzicie, no taka kolorowa, przyjemna gierka, boże, odzwyczaiłam się od klawiatury. Dla Mariada. O, nie wiem jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. To jest niewygodne sterowanie przede wszystkim. Ponoć można, można na pewno, można grać na padzie xboxowym, można go sobie podłączyć. Taki przewodowy oczywiście mi chodzi. Ja takowy posiadam, tylko że teraz jest w użytkowaniu innej osoby. Także czekam, aż mi przywiezie. I będę sobie testowała granie na padzie w tą oto gierkę. Czekam. No, także miła, kolorowa gierka. O, widzicie, ja tutaj dostaję kolejną umiejętność i to jest podwójny skok. Naciskając dwa razy do góry. Można też X.
Jak to woli. Tara. No i co? No i tutaj mamy schodki. No nie wiemy, co mamy zrobić. Okej, okay, mamy tam skoczyć i uwaga, tu się zaczyna lameriada z mojej strony. To był właśnie pierwszy etap, kiedy... pierwszy moment, kiedy muszę wykonać tutaj podwójny skok i sobie go tam skoczyć wyżej. Tak mi czat przeszkadza oczywiście, tak, witam się z wami moi kochani. Tutaj przychodzą ludzie i mnie tutaj katują, rozkojarzają. Ojejajajaj. No i kurde, nie skoczę. Wiecie, ile się ośmiałam przy tej grze, ile się nadenerwowałam. O, prawie było. Prawie było. Tak, ty się ze mnie śmieją, że lameriada się znowu zaczyna. Jak najbardziej. Lameriada w moim wykonaniu jest słodka. Ale przeszłam. Ale na chwilę. O, Jesus. Okej, okay, jest, udało się. Coś tu trzeba było zrobić. O, jest, pamiętam. Tak, śmiało się ze mnie, że fail, ogród itp. Ale ja się nie poddaję, ja walczę dalej. Także, jak widzicie, to należy do takich prostych platformowych. Przynajmniej dla mnie, dlatego że ja nie gram w platformówki. Rzadko kiedy, jak byłam dzieckiem, to często grałam w platformówki, ale tak to... Boże, w jaki tam nie grałam. Także... Coś dla mnie teraz świeżego. Poza tym granie na klawiaturze, to dla mnie jest tragedia. Odzwyczaiłam się w ogóle. Tak, fail za failem. To się śmieją, że to jest gra dla masochistów. A żebyście wiedzieli, jak najbardziej. Gra dla masochistów. Okej. Okay. Ajajaj. Właśnie ten głupi taki etap teraz jest. No, także... co chciałam powiedzieć, to chyba powiedziałam tak pokrótce o tej grze. Bo co to więcej mówić? Krótka fabuła. Krótka gra, chociaż no ja już się trochę katuję. Od czasu do czasu. No niestety, no, jak człowiek nie ma czasu grać. Uwaga, będzie rage. No to tak sobie siada z nudów i sobie włącza taką grę. Aj, kurde. No tak. Nie mam wyczucia w ogóle w tych platformówkach, powiem wam szczerze. No. Nie buntuj się. Aha. Dobra. Jak tylko to przejdę, tak, śmiało się, że GG i takie tam. Trudno. Kurde. Nie no, nie wiem, jak mam iść tutaj. Nie pamiętam. Czy w tą stronę? Dobra, never mind. Próbuję w tą manię. Może się w tą bardziej uda. Słodziaszna gierka. Nie dla osób o słabych nerwach. Przede wszystkim. Takich jak ja. Mam słabe nerwy, niestety. No i znowu. Lama Fest. Skupiam się na grze i zaczynam cicho siedzieć. Kurczę. No i już się zaczyna mój mały rage. Co to będzie o tej grze powiedzieć? No, raczej nic. Tak, po krótki taki materiałik robię w tym momencie. Żeby wam pokazać, że coś takiego jest. Ja to zgarnęłam z Free Bundle. Który nawet jeszcze
Jeszcze jest chyba. Freebundle.com czy coś takiego. W tym jeszcze właśnie było I'm Scared. Też możecie sobie zobaczyć materiał z tej gry na mojej tubie. Tra la 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 la. Ja chyba tego nie przejdę. Koteriko, gdzie jesteś? Chodź tutaj. Spec od platformówek. Kurde, no i się tak można. Śmieję się z mojego śniegu na kamerce. Śnieg jest słodki, jest zima. Okej, okay, no. Chcę to przejść i zakończyć materiał. Zrobimy tak, że to przewiniemy. Chociaż nie wiem, czy na Twitchu tak się da. O, jest, udało się. Ha! No dobra. Więc ja sobie tutaj utnę materiał. I tak pokrótce, tak, i tak do rana. Tak pokrótce wygląda Celestial Mechanica. Nie wiem, czy jest sens dalej coś pokazywać w ogóle w tej grze. No taka zwykła platformówka, troszkę logiczna, jak widzicie, trzeba tu poruszyć trochę głową. Ja tutaj to przeszłam, więc mniej więcej pamiętam, co tam trzeba zrobić. Minecrafta u mnie nie zobaczycie oczywiście, ale będą takie przyjemne indie gierki, a których będzie chyba więcej u mnie na tubie. Śmieję się i każą mi pomachać, także macham wam, co tam jest na moim live'ie. No i co, i to by było na tyle. Celestial Mechanica, ja zapraszam do swoich kolejnych materiałów. Jutro będzie materiał z Dance Central 3. Także zapraszam. Ciągle też fabuły, bo tam widziałam, że co po niektórzy się już nie cierpliwili. Tak, ty wstawiają nawet link do tego bundla. Ja też wstawię w opisie do swojej tuby do tego materiału, także jak ktoś to teraz ogląda, to tam na dole w opisie macie link do free bundla, gdzie możecie sobie pobrać tą grę, tę grę. Ona normalnie chyba kosztowała 4 euro, z tego co tak kojarzę. Ale myślę, że warto. Jeżeli ktoś lubi platformówki, lubi się denerwować, to proszę bardzo. Zapraszam do grania. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnych materiałów. Cześć!